i jak? Wiecie już, co się stanie? Jeżeli tak, to gratulujemy. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, co wyjdzie u nas, przyjrzyjcie się uważnie. Okej, co się stało? Cały nasz płyn skrystalizował, zamienił się w kryształek. Ale dlaczego? Otóż na samym początku mieliśmy w tej zlewce tak zwany roztwór przesycony, czyli roztwór, w którym rozpuszczone jest dużo więcej octanu sodu, niż normalnie w temperaturze pokojowej mogłoby się rozpuścić. Ale jak to? Kiedy na co dzień próbujemy posłodzić na przykład wodę, to wsypujemy do niej cukier i mieszamy łyżeczką. Potem dosypujemy znowu cukier, znowu mieszamy i zauważamy, że po drugiej czy trzeciej łyżeczce cukier przestaje się rozpuszczać. Jeżeli natomiast podgrzalibyśmy wodę, to możemy tego cukru dosypywać więcej i więcej i więcej i więcej. I to samo zrobiliśmy tutaj. Rozgrzaliśmy naszą wodę i dosypaliśmy do niej bardzo dużo octanu sodu. Następnie bardzo powoli go schłodziliśmy. Ponieważ woda i zlewka były bardzo czyste, octan sodu nie mógł zamienić się w kryształ, tak jak zrobiłby zazwyczaj. Nie miał tak jakby punktu zaczepienia do tego, żeby zacząć krystalizować. Natomiast kiedy dodaliśmy do niego malutki kryształek, jego samego, to było to miejsce, od którego mógł zacząć dalej budować swój kryształ. I zobaczyliśmy tą piękną, niezwykle szybką krystalizację. To zjawisko wykorzystywane jest na przykład w ogrzewaczach chemicznych, które czasem zimą chowacie w kieszeniach. No, jeżeli teraz dotknęlibyście tej zlewki, poczulibyście, że jest ona gorąca, ponieważ nasz roztwór przesycony oddał z siebie energię pobraną w trakcie rozpuszczania octanu sodowego. Podobne doświadczenie, trochę wolniejsze, możecie przeprowadzić właśnie z cukrem w domu albo na przykład z roztworem soli. Wystarczy, że zagotujecie wodę i wsypiecie do niej naprawdę dużą ilość soli czy cukru. A następnie po przechłodzeniu wrzucicie malutki kryształek na dno. No właśnie, obserwujcie, co będzie działo się przez następne dni. Zapraszam do dalszego eksperymentowania. Partnerem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Radio Z.